mam na sercu bardzo mocno położone przez Pana, aby coś niecoś powiedzieć na temat wieczerzy. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy zwrócili swoje oczy na pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, ponieważ tam jest bardzo mocno zaakcentowane, że to, co czynimy dzisiaj, przystępując do wieczerzy, niesie pewną treść w przestworza, w te duchowe zastępy, w te duchowe sfery, ale także i tutaj, fizyczne sfery. Niesie pewną treść. Coś zwiastujemy, biorąc chleb, i coś zwiastujemy, sięgając po kielich. 26 wiersz. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To znaczy, że to, co czynimy, nie jest czymś bez wyrazu. To niesie za sobą bardzo mocną treść, bardzo mocne przesłanie. Śmierć pańską. I jest to moim ogromnym przywilejem właśnie o śmierci pańskiej coś niecoś powiedzieć. Kiedy grupa dzisiaj zaintonowała pieśń "Godzien jest baranek zabity", miałem wrażenie, że uniesiony zostałem wprost do nieba podczas tej pieśni. Dlaczego? Ponieważ jeszcze wczoraj i dzisiaj czytałem to, czym karmi się i czym żyje całe niebo, a co zawarte jest w objawieniu świętego Jana w piątym rozdziale i w szóstym wersecie. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego. 9 wiersz mówi: zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. I 12 wiersz. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity. To znaczy, że śmierć baranka jest czymś, czym żyje całe niebo. Co huczy w niebie, śmierć baranka. To miało tak ogromne znaczenie, że całe niebo tym żyje. Dlatego mówię, że aż do nieba jakby zostałem podniesiony w tej pieśni. Moje serce tak wzniosło się wysoko. Powiedziałem, że tą pieśnią, którą chwalę Pana, dołączam się do zastępów niebieskich. Godzien, godzien, godzien jest ten baranek zabity. Baranek zabity. Kochani, apostoł Paweł, wracając do pierwszego listu świętego Pawła, apostoł Paweł, który pisał do Koryntian, pisał o to takie słowa dotyczące wieczerzy. Od 17 wiersza. A dając to zalecenie, ponieważ on pisze o całym zdarzeniu, o całym tym czasie, jak zostało nazwane wieczerza pańska, pisał pewne słowa, które miały skorygować postępowanie Koryntian. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nie mają nic? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej.
Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście nie na sąd się schodzili. Kochani, apostoł Paweł, pozwólcie, że przez chwilkę wytłumaczę pewną sprawę. Ponieważ wokół tematu niegodnego przystępowania do wieczerzy jest mnóstwo rozbieżnych myśli. Ale chciałbym zauważyć pewne dwie bardzo proste myśli, które nam pomogą zrozumieć, jak powinno wyglądać godne przystępowanie do wieczerzy. Tak jak już powiedziałem, cały ten tekst dotyczy w zasadzie tego, że Koryntianie niegodnie przystępowali do wieczerzy. Apostoł Paweł nie ustanawiał czegoś nowego. Chciał im przypomnieć o czymś starym, o czymś, co było, o czymś, co było prawidłowe. Gdy czytamy uważnie ten fragment, widzimy, że ludzie spotykali się i po pierwsze, ponieważ na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę, niektórzy ludzie przychodzili, aby się najeść i napić. Byli egoistami. Nie zważali jedni na drugich. Gdy tylko weszli do zboru i wiedzieli, że jest wieczerza, szybko zajmowali swoje miejsce, organizowali sobie stół i jak najprędzej próbowali się zabezpieczyć, żeby im czasem nie brakło. To egoizm. To jest dogadzanie sobie. Tylko sobie. Nie zwracali uwagi na potrzeby innych. Liczył się człowiek, którym byłem ja. Liczyłem się ja. Byłem najważniejszy. Tak można by było opisać to, co miało miejsce w tym czasie. A to kościołem nazwać nie można. Chyba, że kościołem jednej osoby, w której uwielbiany jest człowiek, który do tego kościoła należy. A więc ja, moja wieczerza, to, co moje, jest najważniejsze. Obym tylko był najedzony, obym tylko się wystarczająco napił. Podczas gdy inni nie mieli. Podczas gdy innym brakowało. I to apostoł Paweł im wytyka. Po drugie, takie przystępowanie świadczyło o tym, że zapomnieli, co jest istotą wieczerzy. Albo kto jest istotą wieczerzy. Istotą wieczerzy nie jesteś ty, a nie jestem ja. To nie jestem ja, aby sobie dogodzić. To jest to, co uczynił Pan Jezus. To, co uczynił dla ciebie i dla mnie. A więc to jest istotą wieczerzy. Dlatego mówi, albowiem ja przyjąłem, chcąc im przypomnieć na nowo, co jest istotą wieczerzy. A więc jeśli myślę o nas i o niegodnym przestępowaniu, jak się od tego obronić? Jak się przed tym zachować? Oczywiście w naszym zborze czynimy to symbolicznie. Przecież nikt się nie naje. Nikt też nie napije się tak, że może powiedzieć, o wystarczająco się napiłem. Nikt też przecież nie będzie chodził pijany. Robimy to symbolicznie. Ale z pewnością chcę na to zwrócić uwagę. Możemy zapomnieć, co jest istotą wieczerzy. Możemy o tym zapomnieć. Możemy zapomnieć jedni o drugich. Możemy zwrócić uwagę tylko na siebie i przystępować jako osobisty człowiek, zapominając o tym, że jest coś takiego jak ciało pańskie, jak zbór. A więc możemy zapomnieć o tym, co jest istotą wieczerzy. A istotą wieczerzy jest to, że Pan tego dnia, tej nocy, tego wieczoru, kiedy miał być wydany, wziął chleb i wziął kielich wina. To jest istota wieczerzy. I złamał i podawał innym. To jest istota wieczerzy. Przelał krew, rozlewając między swoich uczniów. To jest istota wieczerzy. I kiedy czynimy to dzisiaj, oby w naszych sercach było to przeżywanie tego tematu. To przeżywanie tego, że Pan Jezus to uczynił. Obyśmy o tym pamiętali i oby nasze serca dzisiaj wznosiły się wysoko do tego, który został zabity. Kochani, tak bardzo mi leżało na sercu, aby właśnie to powiedzieć, że niegodnym przystępowaniem być może myślisz inaczej.
Być może myślisz, że to jest grzech. Powiem tak, grzech przeszkadza ku wszystkiemu. Grzech jest przeszkodą dla wszystkiego, nawet dla wieczerzy, tak. Ale nie to jest niegodnym przystępowaniem, o którym mówi apostoł Paweł. Ponieważ Biblia mówi, błogosławieni ci, którzy piorą szaty w krwi baranka. To znaczy, że teraz siedząc na tym miejscu, musisz prać szaty w krwi baranka. I nawet po wieczerzy, kiedy będziesz wychodził z tego miejsca, musisz prać szaty w krwi baranka. Ponieważ jesteśmy grzeszni. I nie ma tu osoby, która by dzisiaj przystępowała bezgrzesznie do wieczerzy. Musimy prać szaty w krwi baranka. To znaczy oczyszczać się z naszych win. Ale niechże pośród nas nie będzie osoby, która zapomniała, o czym dzisiaj świadczy ten chleb i o czym dzisiaj zwiastuje ten kielich. A zwiastuje mocno i wyraźnie o śmierci Pańskiej, którą żyje całe niebo. I mam nadzieję, że którą żyjemy i my dzisiaj. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Ja poproszę już braci, którzy będą usługiwać podczas wieczerzy. I bardzo bym chciał prosić zespół, aby delikatnie, z wyciszeniem, ale intonował nam pieśń godzien, godzien jest ten baranek zabity. Abyśmy biorąc chleb i sięgając po kielich, pamiętali, godzien, godzien jest ten baranek zabity, który to uczynił dla nas. Który to uczynił dla nas. Jak czytałem już, on, który tej nocy został wydany, wziął oto chleb. I my dzisiaj bierzemy chleb, który jest symbolem Jego ciała. I dziękując Bogu za to, że posłał swojego Syna, będziemy Go łamać. Ojcze, jakże jesteśmy Tobie wdzięczni za ten chleb. Za symbol ciała Twojego Syna, Pana Jezusa. I nie przychodzimy, aby się najeść tym chlebem, ale przychodzimy, aby zwiastować światu, zwiastować duchowej sferze, zwiastować wszystkim wokół, że czynimy to, aby dzisiaj ogłaszać śmierć Twojego Syna, która dała nam zbawienie. Panie, łamiemy dzisiaj ten chleb na pamiątkę złamanego ciała Twojego Syna i dziękujemy Ci za Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa. Panie, z taką czcią odnosimy się do krwi przelanej na krzyżu. Dziękujemy Ci, że dzisiaj podnosić będziemy kielich wina, który jest symbolem tej właśnie przelanej krwi. I tak bardzo Ci dziękujemy za tą krew, która ma moc oczyścić wszelki grzech, która nas zmyła, która także i dzisiaj pierze nasze szaty. Panie, dziękujemy Ci. To jest to, o czym chcemy dzisiaj zwiastować i co chcemy wspominać. Przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Ci i za tą krew. Dziękujemy Ci, że i z kielicha tego wina możemy dzisiaj spożyć. Halleluja. Halleluja. Powiada Boże Słowo, niechaj tak każdy je i z kielicha tego pije. Ale jeśli w swoim sercu, pomimo tego, o czym mówiłem, uznasz, ponieważ Boże Słowo mówi, niech każdy sam siebie doświadcza, a więc sam siebie doświadcz. I może wspólnie razem jeszcze się pomodlimy. Doświadczajmy siebie teraz, sprawdzajmy swoje serce. Jeśli jednak uznasz, że jesteś niegodny, czujesz się niegodnie, coś jest na drodze między Tobą a Bogiem, moim apelem jest rozwiąż to między Bogiem. Wyznaj to Bogu, abyś nie musiał siadać i w ten sposób dać znać braciom, którzy usługują, że nie chcesz przystępować. Niech raczej Twoje serce będzie dzisiaj czyste. Więc jeśli coś jest, proszę rozwiąż to między Tobą a Bogiem. Proś o wybaczenie. Niech ten czas będzie też Twoim czasem. Wieczerzy. Panie, wspólnie razem chcemy dzisiaj zawołać, teraz,
dziękując Ci za to, że Twoja krew nas obmyła, że Twoje ciało było tym darem, tą ofiarą przebłagalną. Dziękujemy Ci, Panie, że pozwalasz nam przystępować. I dzisiaj z czcią i godnością, ale z wielką radością i z wdzięcznością przystępujemy do wieczerzy. Panie, niechaj ten czas będzie błogosławionym czasem. Niech każde usta dzisiaj mocno, mocno wychwalają to, że godzien jest baranek, który został zabity. Halleluja. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Niech Wam Bóg wszystkim błogosławi. Amen. Kochani, przeżywaliśmy tutaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i chcę powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa jest największą mocą w tym wszechświecie, na której dźwięk, na której widok drży szatan. Z wielkim respektem, z drżeniem podchodzi do krwi Jezusa Chrystusa szatan, bo on wie, że ta krew pokonała go. I dlatego, że ta krew nie została niczym, żadnym grzechem zmącona, dlatego ta krew, jedynie ta krew, była w stanie pokonać diabła, była w stanie oczyścić nasze serca, serca tych, którzy z ufnością i z wiarą przystępują do Boga, właśnie poprzez krew Jezusa. I jedynie ona jest środkiem, jedynym środkiem, który potrafi oczyścić nasze serca. I dlatego diabeł również drży przed tymi, którzy korzystają z mocy krwi, którzy sami siebie oczyszczają, którzy chodzą w czystości, którzy pilnują szat swoich, bo on wie, że diabeł nic nie może z takim wierzącym człowiekiem zrobić. Nie może się przyczepić. Pamiętamy, kiedy pewni ludzie próbowali wypędzać demony, one odpowiedziały tak: Jezusa znam, Pawła znam, a wyście co za jedni? Wy coście za jedni? Demony wiedziały, kim jest Jezus, wiedziały, kim jest Paweł. Natomiast mówiły do tych osób, co wyście za jedni są? Wy używacie imienia Bożego, ale wy nie jesteście pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Kochani, wierzę, że dziś tak bardzo Bogu zależy na tym, aby byli wśród nas, abyśmy wszyscy byli ludźmi,
których Bóg będzie używał do celów zaszczytnych, których Bóg będzie używał tak jak apostoła Pawła, których, względem których diabeł będzie miał respekt, których powie tak, znam jego, wiem kim on jest, których nie będzie mówił, coś ty za jeden, co ty próbujesz zrobić. Wierzę, że na Bożej tablicy ogłoszeń w niebie jest takie ogłoszenie. Poszukiwani ci, którzy chcą być używani do celów zaszczytnych. Wierzę, że to jest Bożym marzeniem, Bożym pragnieniem, aby nas używać, aby używać swój lud do celów zaszczytnych. Do celów zaszczytnych. Którzy chcą być błogosławieństwem dla Kościoła i dla tego świata. I to jest mój temat, który króciutko chciałem podzielić się z wami, że Bóg szuka tych, którzy chcą być używani do celów zaszczytnych. Ja wiem, że żyjemy w świecie chrześcijańskim, który nie zawsze to, co chrześcijańskie, odzwierciedla Bożą wolę, ale żyjemy w świecie, gdzie zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach ostatecznych i diabeł walczy nie z wszystkimi chrześcijanami. On walczy przede wszystkim z tymi chrześcijanami, którzy stanowią dla niego zagrożenie. Z tymi, którzy potrafią coś namieszać w jego królestwie. Ale z kolei Bóg również używa tych, nie wszystkich chrześcijan, Bóg używa tych, którzy nie ulegają diabłu, nie ulegają grzechowi. I kochani, kiedy tak zastanawiałem się, to zrozumiałem, że czasy, w których żyjemy, nie tylko teraz, ale wierzę, że to było zawsze, od zawsze. Natomiast w czasach ostatecznych możemy widzieć, że to się po prostu tylko potęguje, że cała strategia diabła skierowana jest przeciwko dzieciom Bożym, które są dla niego zagrożeniem. Wszystko, co się dzieje na świecie, wszystkie wydarzenia, wszystkie zrządzenia, wszystkie postanowienia. My wiemy, że cały świat jest w tkwi złem i diabeł rządzi tym światem. I my wiemy, że to cała strategia diabelska jest skierowana wyłącznie przeciwko tym dzieciom Bożym, które stanowią dla niego zagrożenie. Amen? Tak. Zło domaga się prawnego zalegalizowania. Po co? Aby zamknąć usta wierzącym, aby nikogo nie obrażać, aby nie mówić grzech po imieniu. W ten sposób diabeł chce stępić ostrze Słowa Bożego, aby ono nie docierało do głębi serca, do głębi duszy człowieka. Tak jak Boże Słowo mówi, że Słowo Boże jest ostre jak miecz obosieczny, które przenika, rozdziela serce i duszę człowieka. Jeżeli to Słowo Boże będzie stępione, to Słowo nie dotrze do serca i do wnętrza człowieka. I dlatego diabeł wszystko robi, aby wywrzeć presję i wpływ na wierzących, aby im zamknąć usta, aby nie głosili całej prawdy, aby głosili tolerancję, aby tolerowali grzech i w ten sposób, aby nie zdemaskować jego. Aby nie przedstawiać zagrożenia, konsekwencji grzechu, a konsekwencją grzechu jest wieczne oddzielenie od Boga. Boże Słowo mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nic nieczystego. Jeżeli diabeł nas, wierzących, zatka nam usta i sprawi, że nie będziemy grzech nazywać po imieniu, to znaczy, że on nie pozwoli tym ludziom, którym chcemy zwiastować Ewangelię, aby weszli do Królestwa Bożego. Dlatego, że nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeżeli dziś mówimy, że trzeba tolerować homoseksualistów, to tak jakbyśmy się zgadzali na to, że idą do piekła. Dlatego, że Boże Słowo wyraźnie mówi, że ci, którzy takie rzeczy czynią, idą na wieczne zatracenie. Bóg kocha wszystkich grzeszników, również homoseksualistów, ale nienawidzi grzechu. Amen. I nic grzesznego nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc my, kochani, nie mamy być tolerancyjni, ale mamy stanąć
po stronie Bożego Słowa. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych diabeł w sposób szczególny skieruje swój celownik na każde prawdziwe dziecko Boże. I tak jak już powiedziałem, on już to czynił od zawsze, ale przeczytajmy może objawienie 12:12, gdzie czytamy o tym, w jaki sposób on działa, w jaki sposób on będzie działał. I być może to już to, co tutaj czytamy, jest w kontekście czasów naprawdę ostatecznych, kiedy już Antychryst będzie panował, czy tuż przed jego pojawieniem się, ale my właśnie w takim czasie też żyjemy. Dlatego weselcie się, niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I tutaj jest mowa o Izraelu. Tą niewiastą jest Izrael. Tym porodzonym chłopczykiem jest Pan Jezus. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. I tu jest cały czas mowa o prześladowaniu Izraela. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił swojej paszczy. Będzie tak, że Izrael w czasie ostatecznym będzie szczególnym celem ataku Antychrysta i my wiemy, że Bóg ochroni Izraela. I co dalej czytamy tutaj? I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Kochani, ta reszta potomstwa, czy zastanawialiście się, kim są ci ta reszta potomstwa? Ja oczywiście wierzę, że to jest Kościół z pogan. To jest Izrael z pogan. To jest ta reszta, która została. Ponieważ Antychrystowi nie udało się zniszczyć Izraela, on zaczął prześladować tych, którzy zostali, tych, którzy wiernie stoją przy Jezusie Chrystusie, którzy świadczą o Jezusie Chrystusie, którzy się nie zapierają Jezusa Chrystusa. Przeciwko tym poszedł walczyć, nie przeciwko wszystkim ludziom, tylko przeciwko tym, którzy są dla Niego, stanowią zagrożenie. I później 13 rozdział już jest tam, już są dzieje, gdzie wychodzi zwierzę z morza, jest to mowa o Antychryście, gdzie już w sposób definitywny wszyscy ludzie będą musieli się opowiedzieć, albo jesteś za, albo jesteś przeciwko Bogu poprzez przygotowany system znakowania ludzi i tak dalej. My wiemy, jak bardzo to blisko jest, dlatego że w niektórych krajach to już jest powszechnością, że ludzie są znakowani, na przykład w Szwecji. Różne firmy duże już znakują ludzi. Oczywiście to może nie jest jeszcze to, ale jest to po prostu wszystko przygotowane, cała technologia i tak dalej. Absolutnie to jest przygotowane i jesteśmy w przededniu tych wydarzeń. Ale my wiemy o tym, że jeszcze nie ma jak gdyby przyzwolenia Bożego na to, aby to się działo. My wiemy, że powstrzymuje go moc Ducha Świętego i w drugim liście do Tesaloniczan, przeczytajmy ten fragment, w drugim rozdziale, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 3 wiersza, czytamy o tym, że Boża moc powstrzymuje moc Antychrysta, moc diabła. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, chodzi o Dzień Pański, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak? Iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I kochani, jest powiedziane, że zanim przyjdzie Antychryst,
Najpierw musi co przyjść? W trzecim wersecie czytamy, najpierw przychodzi odstępstwo. I właśnie to jest jak gdyby celem Antychrysta, że zanim on przyjdzie, najpierw musi zwieść wierzących, bo odstępstwo dotyczy oczywiście odstępstwa od Boga, odstępstwa od Bożych przykazań, Bożych norm. O to właśnie chodzi. To odstępstwo już teraz się nasila. My wiemy, że kiedy bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Letność, obojętność, apatia, powierzchowność wśród Bożych dzieci. To już teraz możemy widzieć. I dlatego widzimy, że diabeł wszystko robi właśnie, aby przyszło odstępstwo, aby kiedy on przyjdzie, kiedy Antychryst przyjdzie na tą ziemię, aby mógł w sposób bardzo łatwy panować nad tą ziemią. I w Księdze Daniela, w 11 rozdziale, przeczytajmy ten fragment, Księga Daniela, 11 rozdział, 32 werset, jest powiedziane o odstępstwie. I tu jest właśnie wymienione, tu są wymienione dwie rodzaje grup ludzi. Wierzę, że żyjemy w takim czasie, kiedy właśnie diabeł chce wszystko robić, aby najpierw przyszło odstępstwo, aby ludzie wierzący odstąpili od żywej Ewangelii, od zdrowej Ewangelii, aby ludzie wierzący odeszli od pierwszej miłości, aby ludzie wierzący pogrążyli się w swoje własne życie. A tutaj właśnie pisze od 32 wiersza, a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, a więc to dotyczy ludzi wierzących, wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do czego? Do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Wspaniałe słowo. Z jednej strony smutek napełnia moje serce, że będą tacy, którzy dają się zwieść pochlebstwami do odstępstwa, lecz z drugiej strony widzimy tutaj drugą grupę ludzi, którzy nie są obojętni, nie są tolerancyjni na grzech, nie są odstępcami, ale znający Boga osobiście, umacniający się i działający. Ci, którzy piorą swoje szaty, którzy uświęcają swoje życie. A werset 33 pisze i do 35, może 30, może przeczytajmy dla kontekstu. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Kochani, jest tutaj mowa, że nawet właśnie wśród tych, którzy się umocnią, którzy będą szukać Boga, którzy będą wołać do Niego, którzy będą przeżywać może trudy w związku z tym, że chcą się Bogu podobać, również oni będą w sposób szczególny poddani oczyszczeniu, wypławieniu, wybieleniu, aż do czasu ostatecznego. A więc jakby nie na to patrzeć, nasze życie będzie wypławione, będzie poddane próbie, będzie poddane oczyszczeniu, żeby nic nieczystego nie było w naszym życiu, a to tylko dla jednego celu. Po pierwsze po to, żebyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego, żebyśmy mogli widzieć Królestwo Boże, tak jak Boże Słowo mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają, a po drugie, abyśmy byli użyteczni, tak jak oni tutaj, że jest powiedziane, że oni się umocnią i będą działać. Halleluja. Będą działać, będą mocni. I ten proces dzieje się już dawno. To nie jest coś, co dopiero będzie. To już jest. Jedynie to, że w najciemniejszych chwilach, gdy objawi się największa ciemność, wtedy też objawi się największa moc Boża. Tak jak mówimy, że gwiazdy świecą najmocniej, kiedy jest najciemniejsza noc. I Bóg daje niesamowitą obietnicę dla tych, którzy nie pójdą na kompromis z grzechem, którzy dadzą się Bogu prowadzić, którzy będą chcieli się oczyszczać. W objawieniu 3:10 czytamy tak.
ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, aby wytrwać przy Jezusie. Tak jak czytaliśmy to słowo, że diabeł się zwróci przeciwko tym, którzy wytrwają przy Jezusie, przy świadectwie o Jezusie, którzy będą wydawać cały czas świadectwo o tym, kim jest dla nich Jezus Chrystus. I kochani, Bóg zachowa tych, którzy teraz wytrwali przy Nim. Kiedy przyjdzie próba, Bóg nas zachowa. To jest taka wspaniała obietnica. Ja mogę oglądać również, czy w różnych biuletynach, na przykład Głos Prześladowanych Chrześcijan, jest tam powiedziane między innymi o niektórych zborach na terenie dzisiejszej Azji Mniejszej, na przykład w Syrii, gdzie Kościół jeszcze nigdy nie przeżywał takiej jedności, takiej mocy Bożej, jak właśnie teraz, kiedy jest prześladowany, kiedy tak wiele osób doświadcza tam ucisku. I właśnie między innymi Pan Bóg dopuszcza do tego również po to, żeby przygotować Kościół. Ten ucisk, ten ogień, to jest po to, żeby przygotować Kościół na spotkanie z Jezusem, ale też przygotować do jeszcze obfitszego działania, do tego, żeby być naczyniem użytecznym, naczyniem do celów zaszczytnych. A najgorsza czy najskuteczniejsza forma odstępstwa to jest właśnie takie powolne stygnięcie. To nie ucisk, nie jakieś doświadczenie, ale takie powolne stygnięcie. A więc, kochani, do której grupy należymy? Czy do tych, którzy są obojętni, tolerancyjni na grzech, letni, czy znający Boga osobiście, umacniający się, działający i będący poddani oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa? Kochani, wierzę, że tak jak na samym początku powiedziałem, że Bóg szuka takich, którzy będą ludźmi, których będzie chciał użyć, którzy będą chcieli wstrząsnąć światem, którzy będą chcieli coś w tym świecie zmienić, być błogosławieństwem dla tego świata. I teraz chciałbym, abyśmy popatrzyli na apostoła Pawła, gdzie człowiek ten sam, można powiedzieć, ale poddany Duchowi Świętemu, rozgłosił Ewangelię po całej Azji Mniejszej. Dotarł do Europy. Niesamowity sposób Pan Bóg go używał. I potrząsnął posadami piekła. I tak jak już mówiłem na początku, że demony, które się objawiały podczas egzorcyzmu, mówią do tych synów z Sewy: Jezusa znamy, Pawła znamy, ale wyście co za jedni. Diabeł doskonale znał apostoła Pawła i one drżały przed nim. Ale na czym polegało to, że właśnie miały taki respekt, że Paweł miał taki autorytet, że potrafił wstrząsnąć posadami piekła? W jaki sposób apostoł Paweł był używany? My znamy jego historię. My wiemy, że on był całkowicie oddany Bogu. I w taki sposób był używany, że ludzie przychodzili i wyznawali swoje grzechy. Publicznie spalali wielkie ilości ksiąg jakichś nieczystych i tak dalej. Po prostu wszystko, co przeszkadzało człowiekowi stanąć przed świętym Bogiem, ujawniało się i zostało unicestwione. Obecność właśnie Ducha Świętego, obecność Boża w życiu Pawła była tak mocna. Bóg potwierdzał jego życie w taki sposób, że ludzie, serca ludzkie były zapalone ogniem, który palił całej ich nieczystości. I Bóg szuka dzisiaj właśnie takich ludzi, którzy będą sami zapaleni Bożym ogniem, którzy będą gotowi, aby być narzędziami użytecznymi. A takim narzędziem był apostoł Paweł i takim narzędziem chcę, abyś był ty i ja. Abyśmy byli takim narzędziem, o którym diabeł by powiedział: znam cię i mam respekt wobec ciebie. Z jakiej strony diabeł znał Pawła?
wiedział, co przedstawia sobą Paweł, który mógł spokojnie powiedzieć o sobie w taki sposób. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami. Jego życie było tak czyste, tak wyraźne, że nie było jakimś tam przedstawieniem, duchowym przedstawieniem dla ludzi, czy przed ludźmi, ale przed samym Bogiem i dla Jego chwały. Dlatego Paweł z czystym sumieniem i śmiałością mógł powiedzieć: Bóg jest moim świadkiem. Jakie było moje życie, jakie jest moje życie. Bóg jest moim świadkiem. Nic dziwnego, że diabeł drżał przed takim człowiekiem, bojąc się nawet, wiecie czego? Chusteczek, które on przekazywał innym. Chusteczek, bojąc się jego ubrania. I Bóg właśnie szuka takich ludzi, którzy by stali się jego użytecznymi narzędziami, naczyniami, którzy byliby błogosławieństwem dla Kościoła i świata. To jest moją modlitwą, bracia i siostry, i wierzę, że waszą też, aby właśnie takimi ludźmi być. Wiecie, świat nie potrzebuje dzisiaj letnich wierzących. Oni są tylko przeszkodą dla świata. Amen? Letni wierzący są przeszkodą dla świata. To są ludzie, którzy są na użytek szatana, ale Bóg potrzebuje takich, którzy będą gorący dla Niego, którzy będą użytecznymi. I czytamy w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, taki oto fragment. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Warunkiem, aby być używanym, aby być naczyniem do celów zaszczytnych, aby być człowiekiem, który ma wpływ, który ma autorytet, przed którym drży szatan i jego demony, jest co? Co żeśmy czytali tutaj? Jest to, aby zachować siebie czystym od tych rzeczy pospolitych. Aby zachować się czystym, aby być człowiekiem czystym, aby być narzędziem czystym. Liście do księdze Jeremiasza czytamy o tym, że jeśli dasz z siebie to, co jest cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami, które cię użyję. Innym takim przykładem jest Józef. Józef stał się błogosławieństwem zarówno dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, dla swojego narodu, ale też również Józef stał się błogosławieństwem dla całego świata. I czytamy o tym w 1 Mojżeszowej 39:5, że błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. Chodzi o Potyfara. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Później czytamy, że Józef stał się błogosławieństwem dla swojej rodziny i całego świata. Prawda? Poprzez niego cała rodzina została zachowana i również świat. W chwilach, kiedy przyszła próba, godzina próby dla całego świata, przyszło wielka susza. I kim był Józef? Gdy patrzymy na Józefa, co nam najbardziej się rzuca z jego życia? Co nam najbardziej się rzuca z jego życia, gdy słyszysz słowo Józef? Dla mnie, może jestem wzrokowcem albo, nie wiem, taką mam pamięć, że najbardziej mi się rzuca historia, kiedy on po prostu uciekł, kiedy był kuszony przez żonę Potyfara i kiedy za wszelką cenę chciał się podobać Bogu. To jest dla mnie jak gdyby taki obraz Józefa w skrócie. Po prostu człowiek, który się chciał Bogu za wszelką cenę podobać. Unikał więc grzechu, wszelkiego kompromisu, nie zgadzał się z grzechem. Przeszedł test najpierw w rodzinnym domu, a potem test w świecie go otaczającym. Nie zgadzał się z grzechem w domu swoich braci. Kiedy czytamy o młodzieńczych latach Józefa, to czytamy o tym, że Józef, ponieważ był najmłodszy, był posyłany jako taki, no, jakby to powiedzieć, poseł, czy chłopak na posyłki i po prostu zanosił coś tam braciom swoim, kiedy oni paśli owce,
Ale on widział, że oni żyją nie tak, jak Bogu się podoba i donosił ojcu swojemu, że zachowują się w ten sposób, coś tam może nie tak, jak powinno być, prawda? I z tego powodu bracia go nie lubieli. Już przeżywał Józef jakąś taką opozycję, przeżywał szykany, a gdy im powiedział o śnie, no to już w ogóle go znienawidzili. I kochani, test, który przechodzimy w naszym życiu, jest zawsze się zaczyna od naszego domu. Pierw testowanie nas, w jaki sposób my będziemy zachowywać się z różnymi rzeczami niewłaściwymi, on się zaczyna w naszym domu, w naszych rodzinach. I tam muszę powiedzieć, że na tym gruncie najczęściej, przynajmniej ja, mogę tak powiedzieć z ręką na sercu, tam najczęściej uchybiam. Właśnie w domu. Bo my wiemy, że Józef później znalazł się w innym otoczeniu. Już nie był w rodzinnym kręgu, a znalazł się w świecie, w domu Potyfara, później na dworze Faraona i tak dalej. I tam też przechodził test. Jeszcze większe może. Ale najpierw, zanim się tam znalazł i zanim tam przeszedł test swojej świętości, swojego oddania, tego, że się chce podobać Bogu, najpierw musiał przejść przez test w domu. Najtrudniej żyć życiem świętym w swojej rodzinie. Tam, gdzie nas wszyscy znają, tak? Jeśli chcesz poznać, kim jesteś, to się, kawalerze, ożeń. I panno, wyjdź za mąż. Poznasz, kim naprawdę jesteś. Żona ci powie, ewentualnie ty możesz żonie powiedzieć. W domu, kochani, w domu to jest największa dla nas próba. Niektórzy chcą służyć gdzieś na polu misyjnym, ale w swoim małżeństwie ulegają. Nie pozwalają, aby Bóg rozprawił się z ich starą naturą. A w małżeństwie tam najlepiej to widać, jaka jest nasza natura. Bo gdy są goście w naszym domu, to wszyscy robimy piękne miny, prawda? I pięknie się zachowujemy. Gdy idziemy do zboru, to jesteśmy aniołami. Ale w domu nieraz jest inaczej, tak? Powiecie, skąd to znam? No, z autopsji. Brakuje nam cierpliwości, miłości, szacunku, uniżenia, oddania siebie samych w małżeństwie. Mam takie pytanie. Czy modlisz się z żoną codziennie razem? Czy zakończasz dzień razem z żoną? Często przychodzą jakieś, czy mam, może nie często, ale czasem, jak rozmawiam z różnymi osobami, to pytamy się jedną podstawową pierwszą rzecz. Czy modlicie się razem z żoną? Czy ten ołtarz rodzinny nie jest modlitewny, nie jest zaniedbany? I z reguły 100%, co pytałem, nie modlimy się. I dlatego problemy przychodzą, bo nie mają fundamentu, nie potrafią na fundamencie Bożego Słowa, Bożej Prawdy, modlitwy rozwiązać swoich problemów. Takie proste rzeczy mówię teraz. Ale gdy tutaj nie zdajemy testu w rodzinie, to Bóg, to prawdopodobnie w świecie tym bardziej nie zdajemy testu. Ale Józef zdał ten test i chociaż został przez braci znienawidzony i sprzedany do Egiptu, tam dalej nie zatrzymał się Józef, ale postanowił, że będzie nadal się podobać chciał Bogu. I jest powiedziane, że Bóg był z nim. Nawet kiedy miał to pokuszenie przez żonę Potyfara, on postanowił, że będzie, nie pójdzie na kompromis z grzechem, że będzie chciał się podobać Bogu. I dlatego znalazł się w więzieniu, ale jest powiedziane, że Bóg był z nim w więzieniu. I Bóg cały czas go błogosławił. Był błogosławieństwem tam w więzieniu. I kochani, czy chcemy być używani? Chcielibyśmy być wierni, tak jak był wierny Józef. I Bóg daje taką obietnicę. Już na sam koniec przeczytam ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, 1:4-9. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was.
Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Kochani, Bóg daje taką obietnicę dla tych, którzy chcą być wierni, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Czytaliśmy, że diabeł walczył przeciwko tym, którzy trwają przy świadectwie o Jezusie. Zostało utwierdzone, ponieważ postanowiłeś wzmocnić się, poznawać Boga, wzmocnić się i Bóg zaczyna cię używać. Czy gorąco pragniemy, tęsknimy za tym, aby Bóg używał nas do celów zaszczytnych? Ja bardzo pragnę tego, gdyż zdaję sobie sprawę, że świat nie potrzebuje dzisiaj chrześcijaństwa bez mocy Bożej. Amen? Świat potrzebuje dzisiaj widzieć moc Bożą. Nie ma nic lepszego, jak być używanym narzędziem Bożym. Nie ma nic lepszego, a nie ma nic gorszego, jak być nieużywanym narzędziem Bożym. Dlatego chciejmy zachować czyste serce, poznawać Pana, wzmacniać się w Panu. On nas będzie używał i staniemy się Bożymi kanałami dla naszych najbliższych, dla naszych rodzin, dla naszego zboru, bo to przede wszystkim, ale i również dla tych, którzy są w świecie, którzy potrzebują usłyszeć wyraźny Boży głos, Bożej woli w stosunku do tych, którzy jeszcze nie znają Pana.